Dzień dobry, moi mili. Dzisiaj będzie odcinek muzyczno-aktorski, chociaż wy będziecie bardziej kojarzyć panią Joannę Rawik jako wokalistkę. Ja przyznam, że zapoznałam się z jej historią, kiedy robiłam odcinek o panu Ignacym Gogolewskim i zainteresowała mnie jej postać i nie myliłam się, bo jest to postać bardzo interesująca. Dziś więc opowiem wam o jej życiu. Wylansowała takie przeboje jak romantyczność, po co nam to było, czy nie choć tą ulicą. Była felietonistką, aktorką, a na językach znalazła się właśnie z powodu miłości, związku z panem Ignacym. Mimo, że była dwukrotnie zamężna, to jednak ta relacja była najgłośniejszą w jej życiu. Nie skończyła się happy endem i ściągnęła na wokalistkę falę plotek, przez co bardzo często przeczytacie, że właśnie przez tę miłość załamała się jej kariera. Czy to prawda, zdradzi wam sama pani Joanna, ponieważ jej słowa tutaj przytoczę, więc jeżeli chcecie się dowiedzieć, co się działo, czy faktycznie pani Joanna tak się załamała, że była w stanie dla miłości poświęcić wszystko, życie, karierę i swoją przyszłość, czy może nie do końca, no i oczywiście, co dziś u niej słychać. Zapraszam was serdecznie do oglądania, a także do subskrybowania mojego kanału. Zaczynajmy! Joanna Rawik, a właściwie Joanna Gronkowska, chociaż nie do końca, zdradzę wam to też za chwilę dlaczego, urodziła się 31 stycznia 1934 roku i dzieciństwo spędziła w Rumunii, dlatego że jej mama była Rumunką, a tata Polakiem, ale także urodzonym w tamtych stronach profesorem uniwersytetu w Czerniowcach, gdzie działa także prężnie Konserwatorium Muzyki i Sztuki Dramatycznej, w którym od 7 roku życia uczyła się pani Joanna. Jej siostra grała na fortepianie, dlatego jej rodzice zdecydowali, że druga córka będzie grała na skrzypcach. Ale pani Joanna mówi, że nie była materiałem na wirtuoza, raczej nie było to jej powołanie do końca, więc w pewnym momencie porzuciła grę na skrzypcach. Nigdy jednak nie uważałam czasu nauki za zmarnowany, bo wszystko się w życiu przydaje i mało kto z wokalistów polskich ma takie wykształcenie, dodaje pani Joanna. Do Polski przybyła w 1947 roku i jak się pewnie domyślacie, nie był to dla młodej dziewczyny zbyt łatwy czas. To, że urodziłam się w takim mieście jak Czerniowce, miało swoje dobre strony i złe strony. Wcześniej zostałam poliglotką, bo ludność stanowiły same mniejszości. Oprócz rumuńskiego, niemieckiego i francuskiego znałam także ukraiński, bo służbę w domu mieliśmy z Ukrainy. Wyjazd do Wrocławia w momencie, gdy byłam już osobą ukształtowaną i nad wiek dojrzałym dzieckiem, był dla mnie katastrofą. Wrzucono mnie w całkiem obcy kraj o innej kulturze i mentalności. To było bolesne rozdarcie, wspominała. A na dodatek łatwo jej nie było też z tego powodu, że jednak mimo, że znała tyle języków, wśród wymienionych nie znajdziecie języka polskiego, więc musiała się go uczyć właściwie na miejscu. Chociaż sama przyznaje, że to akurat nie było najgorsze. Na szczęście nie mówiłam po polsku, bo Polonia na całym świecie, pomijając literatów czy poetów, mówi jakimś straszliwym językiem, będącym mieszaniną wielu innych języków. W domu nie mówiono po polsku, bowiem czego rodzice mieli mówić? Rodzice urodzili się w cesarstwie austro-węgierskim. Chodzili do austriackich szkół. Ojciec studiował w Wiedniu. Owszem, w domu dziadków słyszałam język polski i widziałam, że dziadek kupował ilustrowany kurier codzienny, ale to były wtedy jedyne moje związki z Polską, mówiła. Tutaj uczęszczała do liceum, ale jak przyznała, liceum w Rumunii miało wyższy poziom, więc właściwie nie musiała się uczyć. Ale jednak bariera językowa stanowiła dla niej problem. Pisać po polsku nie umiała i pisała fonetycznie, tak jak słyszała. I niestety rówieśnicy nie szczędzili jej przykrych słów z tym związanych, czasem z niej kpiono, więc czasem przyznawała, że naprawdę zdarzało jej się nad sobą zapłakać. Ale z liceum wrzucono ją po śmierci ojca, ponieważ powodem miało być niepewne pochodzenie. Ale ona się nie smuciła, tylko się ucieszyła, bo stwierdziła, że nie będzie musiała zdawać matury z matematyki. Tutaj panią Joannę bardzo rozumiem. Natomiast podjęła później pracę jako maszynistka. Marzyła natomiast do pracy dziennikarki. Ale los miał dla niej inny plan, ponieważ już w latach 50. zadebiutowała jako piosenkarka w kabarecie dziennikarzy Kaczka. Jednocześnie wtedy występowała w teatrach amatorskich. Dostała się także do studium teatralnego Ireny Bryskiej i Tadeusza Bryskiego w Kielcach. Ale jak mówi, nie ukończyła go z powodu chłopaka. Nie wiem, co tam się działo, ale wiadomo, że przez chłopaków różne głupoty się w życiu jednak robi, szczególnie jak człowiek młody i zakochany. W teatrze Brechta byłabyś wielką gwiazdą, mówił jej Tadeusz Bryski, którego była ulubienicą. Natomiast w Teatrze Polskim ja ciebie nie bardzo widzę.
To utkwiło w świadomości, ale dopiero po latach zdała sobie sprawę, dlaczego odeszła z teatru. Po prostu źle się tam czuła i nie była sobą. Instynkt zawsze ma rację, mówiła. Szłam za instynktem i okazało się, że dopiero na estradzie, gdzie mogłam decydować o swoim repertuarze, odnalazła siebie, mówiła później. Stąd właśnie ten wybór estrady, ale zanim to jeszcze występowała trochę z teatrami. Mogliśmy ją zobaczyć w Teatrze Ziemi Łódzkiej i Teatrze Objazdowym w Lublinie. Gdy po rzuceniu studium teatralnego kierowanego przez Bryski znalazłam się w Lublinie, wygrałam konkurs na nową wokalistkę jednego z zespołów. Byłam wtedy związana ze studentami KUL-u i innych tamtejszych uczelni. Bywałam spikerką w tamtejszej rozgłośni Polskiego Radia. Natomiast wielka popularność przyszła do niej właśnie w latach 60. Jej piosenki zdobywały nagrodę m.in. na festiwalu w Opolu. A trzeba przyznać, i pani Joanna sama to potwierdza, że w tym czasie festiwal w Opolu był wyznacznikiem talentu i oczywiście też tego, co słuchane było w Polsce. Ale właśnie powiedziałam wam, że pani Joanna tak naprawdę nazywa się inaczej, ja zaraz wam zdradzę, że jednak nie do końca, ponieważ początkowo jej nazwisko Rawik było pseudonimem, ponieważ zafascynowana lekturą Łuku Triumfalnego obrała nazwisko jednego z bohaterów powieści na swój pseudonim artystyczny. Ale od wielu lat Rawik jest jej legalnym nazwiskiem. W czasie swojej kariery pani Anna współpracowała natomiast z wieloma zespołami. Koncertowała w kraju i za granicą, m.in. w Czechosłowacji, Finlandii, Francji, Węgrzech, Jugosławii. Bardzo dużo też współpracowała z radiem, które uwielbiałam. Nagrywała tam płyty, ale także audycje radiowe. Występowała w programie Podwieczorek przy mikrofonie. Była rozpoznawalna na ulicy i nawet był taki moment, że bardzo jej to odpowiadało, choć teraz z perspektywy czasu nie bardzo rozumie dlaczego. Trudno jest wymienić wszystkie miejsca na ziemi, gdzie koncertowała. Opisuje w biograficznym tekście przeszłość Rawik Sławomir Zygmunt. Dzisiaj nie potrafi tego zrozumieć, tak samo nie rozumie, jak kiedyś mogła upajać się tym, że ludzie rozpoznawali ją na ulicach, znali jej imię. Moje artystyczne sukcesy nie satysfakcjonowały mnie tak bardzo. Dość szybko zaczęłam się interesować innymi sprawami. Radio zawsze było moją wielką miłością, miałam audycje autorskie, to mnie interesowało. Interesowała mnie bardzo literatura, kino i teatr, zaznaczała z kolei wokalistka, do której dość szybko właśnie jednak dotarło, że ten blichtr i tak dalej nie do końca ją kręci i że też ta estrada jednak w pewnym sensie przestaje jej wystarczać. Występowała także w teatrze i w filmie, m.in. Żelazna obroża, Strachy, Szkoda twoich łez, Kryptonim turyści. Jak przyznaję, w kwestii nazwiska tutaj jest jeszcze małe pomieszanie z poplątaniem, bo po swoim drugim mężu ma jeszcze jedno nazwisko, ale na plakatach go nie zobaczycie. A mężów miała dwóch. Pierwszym był Stanisław Gronkowski, drugim Marek Petrusewicz, pierwszy polski rekordzista świata w pływaniu. Jednak jej najpopularniejszym medialnie związkiem był ten z aktorem Ignacym Gogolewskim. Odcinek o panu Ignacym znajdziecie tutaj w karcie, więc jeżeli chcecie dowiedzieć się też, jak wyglądał jego życiorys, to was serdecznie zapraszam. Natomiast ja teraz wam pokrótce powiem, jak wyglądał ten związek, bo był to związek burzliwy i jak przyznawali oboje zakochani, później nieco toksyczny. Natomiast teraz w artykułach przeczytacie, że mówiła o nich cała Polska. Czy faktycznie tak było, że akurat wszyscy o tym mówili? Nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że byli przepiękną parą, no i na pewno z racji swojego zawodu i zainteresowania ich relacja też wzbudzała duże zainteresowanie. Przeczytacie także, że miłość była od pierwszego wejrzenia, choć po tym, co mówi pani Joanna, nie do końca tak było. Ona wtedy była w związku, ale pan Ignacy jednak od razu zainteresował się młodą artystką. Ignacy za mną bardzo długo chodził. Mieszkałam już w Warszawie i spotykaliśmy się na próbach kabaretu pod egidą. Ja wtedy byłam związana z kimś innym, mówiła w Głosie Wielkopolski. Wbrew pozorom to nie było tak, że świetny aktor upatrzył sobie nową gwiazdę, która była atrakcyjną dziewczyną. Oczywiście, że to nie było bez znaczenia, ale on dostrzegł we mnie znacznie więcej niż wszyscy pozostali, z wyjątkiem redaktora naczelnego Forum. Ignacy był pierwszym mężczyzną, który mnie odkrył i uświadomił moją duchową głębię. Był trudny i wspaniały. Doprowadził mnie do depresji i targnęłam się na życie.
To był dla mnie związek toksyczny. Faktycznie, pani Joanna była dla tej miłości gotowa do wielkich poświęceń, aż można wręcz powiedzieć, że za dużych. Byłam gotowa zrobić dla niego wszystko, wspominała wiele lat później. I mimo, że też przekonywała, że niby zdawała sobie sprawę, że ten związek nie jest związkiem na zawsze, że kiedyś ta miłość się skończy, to jednak kiedy ten moment nastał, bardzo trudno było jej przyjąć to do wiadomości. Kiedy okazało się, że pan Ignacy związał się z kimś innym, nie potrafiła sobie z tym poradzić. Nie chciała już żyć. Położyłam się w kuchni naszego mieszkania na Starówce, otworzyłam gaz, napiłam się koniaku. Uratował mnie Andrzej Jaroszewski, bo gdy nie przyszłam na nagranie, powiedział, jeśli Joanna na nagranie się nie stawia, to znaczy, że coś się stało. I wyważył drzwi. Przeżyłam śmierć kliniczną i wiem, że tam po tamtej stronie nie ma żadnego oświetlonego tunelu. A z Ignacym od lat jesteśmy w świetnej komitywie. Nasza przyjaźń przetrwała próbę czasu, mówiła dla przeglądu. Natomiast to, że powiedziała o tej jednej próbie, obudziło falę plotek. Już cały czas się rozpisywało, że tych prób, momentów załamania było dużo, dużo więcej, co nie było prawdą, jak przekonuje sama pani Joanna. Chciałam zasnąć na zawsze, ale bzdurą jest, że 3 razy próbowałam się zabić. Był tylko raz i to mi wystarczyło, mówiła po latach. Niestety odbiło się to także na jej karierze, ponieważ depresja przez jakiś czas nie pozwoliła jej występować, skupić się na karierze. Środowisko też nie wyciągnęło zbytnio pomocnej dłoni, raczej doszło do wniosku, że pani Anna jest ekscentryczką, kobietą, z którą trudno będzie współpracować, no i wybierano bardziej przystępne osoby. Pani Joanna ponoć próbowała wrócić na szczyt, ale jej się nie udało, choć ja z tego, co pani Joanna mówi w wywiadach, raczej uważam, że ona nie do końca chciała wracać na ten szczyt w tego słowa znaczeniu, jakie może nam się wydawać, kiedy to słowo słyszymy. Ona chciała artystycznego życia, a nie tylko zainteresowania. Do dziś sama twierdzi, że sugestia, jakoby nieszczęśliwa miłość zniszczyła jej karierę, to wierutne bzdury. I dodaje, gdybym przy nim została, pewnie dziś już bym nie żyła, mówiła w książce pod co nam to było. Obecnie pani Joanna mieszka sama w bloku na warszawskim Mokotowie, zajmuje najwyższe mieszkanie i jak sama przekonuje, jest jej tam świetnie. Chce się czuć jak ptak w gnieździe, żeby ściany otaczały mnie jak najściślej i żeby nikt w domu na noc nie zostawał. Mam własne terytorium. Zawsze byłam samotnikiem i świetnie się z tym czuję. Dzięki temu dużo mogłam zrobić, bo zwykle jestem bardzo zaangażowana w swoje projekty. Będąc w jakimś związku z mężczyzną, prałam, gotowałam, sprzątałam. Tak, że nawet Boguś Kaczyński zarzucał mi kiedyś, że życie prywatne zepchnęło na drugi plan profesję, mówiła pani Joanna. A pytana o dzisiejsze kontakty z panem Ignacym, oczywiście mówię tutaj o kontaktach do momentu, kiedy pan Ignacy niestety zmarł, były bardzo dobre. Nawet teraz, gdy otrzymałam medal Gloria Artis, Ignacy wygłosił mowę i wszyscy bardzo się ucieszyli, wspominała jakiś czas temu. A w latach 90. pani Joanna zaczęła realizować swoje marzenia również, jeśli chodzi o wydawanie książek i pisanie. Postacią, która bardzo ją inspirowała przez całe życie, dzięki temu, że pani Joanna ma taki bardzo niski głos i uwielbia muzykę, piosenkę francuską, rewelacyjnie się sprawdzała w tym gatunku i też przez lata była wielką fanką, wielką inspiracją dla niej była artystka Edith Piaf. Macie o niej również odcinek na moim kanale, więc zajrzyjcie do karty. Napisała nawet jej biografię, Ptak smutnego stulecia. Ja, istota taka racjonalna i niewierząca w żadne bogi i religie, zdałam sobie sprawę, że moją religią jest muzyka, a Piaf jest moim dobrym duchem, czarownicą, która cały czas mnie pilnuje, a ja za to nadal śpiewam jej piosenki, opowiedziała w wywiadzie dla Fundacji Scena na Piętrze. Faktycznie pani Joanna obchodziła w zeszłym roku 60-lecie swojej pracy artystycznej. Z tej okazji odbył się koncert, podczas którego również wykonywała piosenki swojej ulubionej wokalistki inspiracji. Nad grobem Piaf zrozumiałam, że życie i sztuka to jedno, mówiła w rozmowie z Pap. Nagrała w Teatrze Polskiego Radia monodram Ptak smutnego stulecia poświęcony Edith Piaf, zawierający jej najbardziej znane piosenki. I to nie jest jakaś nowość, bo już od wczesnych lat 60. pani Joanna właśnie wykonywała na scenie piosenki Edith Piaf. Później przywołując jej twórczość również w audycjach radiowych, a wreszcie pisząc 2 książki na temat Edith Piaf. Hymn życia miłości i wspomniana już Ptak smutnego stulecia. Artystka występowała także w teatrze. Jest także wykładowcą historii piosenki francuskiej w szkole wyższej w Płocku. I jak sama mówi, wciąż wiedzie aktywne życie. Pisze książki, felietony, koncertuje.
Jak sama mówi, pogodzona jest ze swoim życiem. Czy czegokolwiek żałuje? Kiedyś podczas wywiadu dziennikarz mnie o to zapytał, czy ja czegoś żałuję. Niczego nie żałuję. Oczywiście popełniłam milion głupstw, zadawałam się z idiotami, ale ja w danym momencie tego chciałam. Tak dobrze mi było. Widocznie do czegoś było mi to potrzebne. Taką mam filozofię życia. Może jestem zbyt optymistyczna, ale to po mojej mamie, Rumunce. Jak sama mówi, nie lubi się też tłumaczyć, bo tłumaczenie ogranicza człowieka, a już w szczególności artystę, więc nie zmuszajmy pani Joanny do tego. Życzę długich lat na scenie i kolejnych wspaniałych inspiracji piosenką francuską dla nas, pani widzów, a także życia na własnych warunkach, jak najdłużej w świetnym zdrowiu, bo pani Anna przekonuje, że jest samotnikiem, ale nigdy kobietą samotną. Myślę, że najważniejsze jest w życiu to, co nam przynosi szczęście. Mi szczęście, nie ukrywam, przynosi to, że mogę tak pracować, żeby ciągle się z wami tutaj spotykać, więc liczę, że się spotkamy już niebawem. We wtorki, czwartki i soboty moje odcinki, więc do zobaczenia, kochani. Trzymajcie się. Pozdrowienia dla pani Anny i dla was. Pa, pa.